Witam Was bardzo serdecznie, drodzy Państwo. Ja jestem Konrad, a to jest kolejny odcinek serii odcinków dyżurnego ruchu na stacji Czerwin. Dzisiaj kontynuujemy nasz dyżur EP08, wolność 140-223 metry osobowy. Osobowy elektrowóz 140, Czerwin na szlak MW, odjazd za 10 minut. Czekamy, aż coś się wygeneruje. Myślę, że taki rozkład jej będzie dobry. Jak mi się wydaje. A, to w ogóle przyjechał już to. Też przyjechał. Nadzieję, że ten 2312-30, a nie się tam mieści. Ogólny zamknie na ten przejazd. Póki co. Wyprodukowane w Soundtrap. Na 3.12.31 powinien się tam zmieścić. Tak, zmieścił się. Również wyprodukowane w Soundtrap. Z temu podany, no bo temu podany. Tutaj. No, w której on ma 21.18. A z LK ma dopiero przyjechać, a potem jeszcze towar, który ma... Nie ma postoju. No i ja przed czasem z tego rodnika na sam. No spoko. Osiem, cztery, siedem, sześć. No i to właśnie ten tutaj ma. A nic już tam stoi, stoi. No, najgorszy nik na kawu. Najgorszy nik. Czemu nie można podać, a powinno być można podać? Właśnie. Od
skarżynka nie odpowiada ode mnie, odjechał pantanowo. W każdym razie. Pan Skarszynka, nie wiem, właśnie. Co planuje? Bo mi nigdy nie odpowiada. Prosta piłka, defekt by się. Jeszcze tego defekt by się przydał. Kurczę, no co z tym karszynkiem jest? No, wszystkie szlaki go zajmowane, czy co? Przewiec możemy zrobić, o w sumie możemy zrobić Z3. Spadł ładnie, wpisał. Nie mamy żadnej do pana pretensji, no zdarza się. Dobrze. Najwyżej tamtego planowego będziemy słać tylko lewy. Cóż, nic innego nie poradzę. Skoro pan Skarszynka ma opóźniony pociąg. Widzę, że trochę rozkładzić się na rozluźnił jednak tyle też pociągu nie przyjechało. Na kolegu, a przyjechać o 21:44. Do tego kolegę możemy wysłać. A teraz się muszę upewnić, jak pan Chorkowicz akurat.
W sumie wygłościmy tylko karszynkę na kabu. Nie wygłościłem, a karszynek postanowił sobie wyjść. Pewnie już jest. Dobra, pan ode mnie wyjechał też panowo. Czekamy tylko na pociąg, że wyjdzie tam do... za pierwszą SBL. No właśnie. Już od razu na Dorkowice na BR pakuję. A nie, 16.69 chyba tam ma stację. A samochody na przejeździe sobie tu stają i czekają, aż tam nadjedzie na odpowiednią odległość. Jest niezbyt kamień. No i on wie w ogóle, co to jest odstęp, bo to jest energia, długi czas zamknięć, ale to to wyzeruje. Ci nie będzie zamknięć. Mamy ten zwolnił. Już teraz możemy oznaczyć przejazd jako otwarty. I tak to się robi. Musimy sobie zezwolić na wejście.
robić. Staram się, jest trapa, ale... Może jeszcze zastanowi na wykinga specjalnie 1000 filmów. To już jest w ogóle odcinek po 1000 filmów, więc już wy widzieliście ten odcinek 1000 filmów, ale ja jeszcze aktualnie się zastanawiam, co ma być w tym odcinku. Tak, tak, to jesteście na grubo filmy 2 miesiące do przodu. Stary top. Wspominamy, trzeba już którego chodzi. Trzeba złożyć. No, przecież odjedzie prawie 30. Oczywiście to co wyjeżdżałem, nie zdążę dogonić tamtego, co tam jedzie. Zresztą ten też ma tam postój, nie? Znaczy nie wiem, czy on ma tam w sumie postój. Trzeba było zobaczyć w szczegółach rozkładu tej ma postój. W Czerminie południe. Ten też ma postój w Czerminie. Teraz też ten ma przyjechać na FW. No jeszcze jakiś ekspres przyjechać na FW i... Przyjedzie? Jedzie i dwa były na MT, ale widzę też już nie ma. Na PG jest... Na PG? Trzy. Chętnie przyjmę jakiś RIOT. A też chętnie przyjmę jakiś RIOT, tylko no... RIOTy są, ale pociągów nie ma. I w tym jest problem. Migoty Grabowski na MW, wszystko się zgadza. Opóźnione oczywiście. A i żeby inaczej. Pociągi muszą się opóźnić. No tak, miał mieć jazdę po trapezie, która ostatecznie odbyła się trochę w inny sposób. Jazda po trapezie wygląda, że tu sobie stoi pociąg i on wymija ten pociąg i jedzie przed niego. A tu jazda po trapezie wyglądała tak, że on wziął pojechał tutaj, ten pojechał i dopiero on za nim. Zasługujesz na muzykę bez ograniczeń. Bez względu na to, czy akurat wylegujesz się na kanapie, czy podróżujesz do najdalszych zakątków świata. W Spotify możesz pobierać ulubione utwory i słuchać ich bez reklam, limitu pominięć, a nawet połączenia z siecią. W premium to ty masz pełną kontrolę. Żeby przejść na premium i zyskać miesiąc za darmo, dotknij tego baneru, aby dowiedzieć się więcej.
trzeba się trochę zareklamować, nie? Żeby trochę więcej osób na tym kanale siedziało. W końcu dają wkrobicze wtedy dwa. I czekają na chętnych. Czekają na chętnych i doczekać się nie mogą. Niestety. No lepiej nie stoi, bo tam się ludzie spawnują. Teraz mamy chwilę przystoju. Tak wyszło akurat. Ten będzie serwu na NK, oczywiście z postojem handlowym. Ten to w ogóle ekspres, który się u mnie nie zatrzymuje. W Szerminie, nie? W takiej dużej miarę stacji. To by się powiedziało, by się nie zatrzymuje. Ja mam już przesądny sznich tej nowej. Jak też postaramy się zrobić. Cześć. My mamy nawet więcej pociągów niż stacji, nieźle. Ale na Łęczycy jest Elka? Łęczyca to jest... Nie, Łęczyca to nie. Była panowie, że swoje nam stacji. Mamy 9.0.40 walny. Tak. Olena. Ono. A nie dał mi odpisać tylko aż brakuje, no. Przyjąłem. Piętnaście 630 on nie kończy, nie będzie do woli nocki. Zostanie wiosna wprost. Odstępy są dosyć długie. Widzicie, z prędkością 140 km na godzinę? Nie wiem, długo mu zajmuje przejechać. Ale nie wiem, czemu mnie ta kamerka dziwnie łapie. Rzecznikowa ma zgłosić. Ma przyjechać o 21.35, raczej tego nie zrobił, nie lekko. A za mnie wychodzi. Pod semaforem tego stoję.
Na ten temat będzie, a on wykończy. O, tu już 27 minut odcinka, ujej, jak ten czas szybko leci, więc komentujcie, subskrybujcie i reszta w następnym odcinku. Do zobaczenia, na razie, cześć.